Czy wulkan może schłodzić Ziemię? W czerwcu 2011 roku wulkan Piuhiu na południu Chile zaczął wyrzucać piaski i popioły wulkaniczne z energią 70 bomb atomowych. W niedługim czasie katapultował do atmosfery 100 milionów ton materiału z wnętrza Ziemi. Kiedy chmura pyłu wulkanicznego dotarła na wysokość 12 km, rozpoczęła swoją wędrówkę wokół globu. Przemieszczając się z prędkością około 35 km na godzinę, po 14 dniach okrążyła kulę ziemską. Ten płaszcz pyłu odbijał wystarczającą ilość światła słonecznego, aby w tym czasie schłodzić o 1 stopień całą półkulę południową. Największy, gwałtowny spadek temperatury odnotowany przez człowieka spowodowały w latach 1783-1784 dwa wulkany. Lalki na Islandii i Asama w Japonii, których pył utrzymywał się w atmosferze miesiącami. Wulkanów doprowadziła do niemal całkowitego wyginięcia eskimoskiego plemienia Kauwerak na Alasce.